Witam panie i panowie, Solwidro z tej strony waszych ekranów i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vermintide 2, Warhammer Vermintide 2 i jak widzicie jest z nami Tomasz Welszan. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Nagrywamy to zaraz po zakończeniu poprzedniego nagrania, ponieważ nam się bardzo dobrze grało, a więc i chcemy pograć jeszcze trochę. A ponieważ nagrywamy to od razu, to nie mieliśmy okazji sprawdzić, czy napisaliście nam w komentarzach kolejne tytuły z Age of Sigmar. W ogóle jakiekolwiek tytuły z Age of Sigmar. Może miałem powiedzieć kolejne tytuły Warhammera, ale to nie wyszło. Także tytuły z Age of Sigmar, natomiast zrobimy to na pewno. Dlatego jeżeli jeszcze nie zostawiliście żadnych komentarzy albo dopiero teraz coś znaleźliście, to oczywiście zostawcie w komentarzach pod tym lub poprzednim odcinkiem. A teraz bez dalszej zwłoki, druga misja aktu drugiego i widzę, że w ogóle Tomek zmieniłeś postać. Tak, muszę na chwilę chyba zmienić swoją postać. Chcę spróbować, żeby wylewelować sobie czarodziejkę. Okej. Okay. Ja na razie mam... będę lamił strasznie. Spoko, ja na razie mam wylewelowaną tylko i wyłącznie Kerillion, więc na razie nią gram, żeby jakoś jeszcze ją podciągnąć do w miarę takiego dobrego poziomu, ale myślę, że niedługo też zmienię postać, żebyście i wy mogli poobserwować trochę inny rodzaj gry, a nie tylko cały czas elfką, cały czas z łuku właściwie i od czasu do czasu dwoma mieczami tudzież włócznią. Myślę, że Selenia też by ci się spodobała jako postać. Crazy little buggers will worship anything near as I can tell. Problem is, there's no way to know if this is a purely ceremonial lump of bronze or a lodestone for our Grey Seer's magic. We'll have to destroy it just to be safe. And by we, I mean you. Oczywiście. Musimy go zniszczyć, a przez my rozumiem ciebie. O tak. Klasyka uniwersum Warhammera. Klasyka jakiegokolwiek uniwersum. Przynajmniej w Chaos Bane nasza postać sama mówi, a wiecie co, ja pójdę sam go zniszczę, wy się nie przejmujcie. Okay. Gram taką postacią w Chaos Bane akurat, że ona w ten sposób się wypowiada. Jest do zabicia, to idę go zabić, nie przejmujcie się, zaraz wracam. Helmgard, dzielnica cywilów. Amunicja i bomba zapalająca. Au, spadłem. Ale zapomniałem, że nie używam. Must you hesitate at every turn? Bardzo dobrze, nie będziesz mi podkradał. No, spadanie z dachu nie jest mile widziane u mojej postaci. O, w takim wozem w jedynce jeździła Olesja. A to jest... Nie wiem, czy zauważyłeś. Dziękuję. Dopiero pod koniec jedynki okazało się, kim tak naprawdę jest Olesja. Zresztą w dwójce potem dodatki bardzo mocno opierają się na tym, kim ona jest. Chciałem wymyślić coś głupiego i śmiesznego jednocześnie, ale nie wyszło, więc się po prostu zamknąłem. Nie rozumiem. Chciałem wymyślić jakąś wiązankę na zasadzie, że jest ciocią babci, wujka, stryjka ze strony twojego brata, siostry, dziadka albo coś takiego, ale stwierdziłem, że tak, że nie mam dobrej wiązanki, więc mi się nie chce. Znaczy, może inaczej, nie to, że mi się nie chce, tylko, że lepiej się zamknę. Znaczy, to kim jest, że ciocią, babcią, wujka, dziadka, to pewnie masz rację, bo to w sumie Niemcy, także tam wszyscy jest siódma woda po kisielu. No, też chciałem coś odpowiedzieć. Witamy na kanale Solwidro, gdzie komedia jest trzeciorzędna zaraz po głupich wypowiedziach
i średniej jakości gameplayu. Nieprawda. Świadczymy najwyższej jakości usług w dziedzinie humoru i rozgrywki. Kogo trzeba odrzucić? A ciebie. Mistrzu, bo ja ich mogę zabijać, tylko wiesz. To nie jest moja ulubiona postać. W jedynce się nią troszkę lepiej grało. Nic ja. Jeszcze żyjesz? Uhu. Zachlał trochę. Aha. Myślałem, że może coś tutaj znajdziemy, dlatego tu wszedłem, ale widzę, że nie. A to taki environmental storytelling. O, oddział tych, Skavenów. Dzień dobry! Ale fajnie jest brać elity na strzała. Świniak! Wieczony świniak. Mój telefon domaga się ode mnie uwagi. Po co? Jak? Wiem po co. Uniwersum Warhammera telefon? Nie, nie w uniwersum Warhammera, w uniwersum... tu i teraz. In your head. Okej. Co to tam się dzieje? Idzie obleśny wojownik. Nie wiedziałem, że jesteś w grze. Jestem, no przecież idę obok ciebie. Nie, ten obleśny wojownik. A, nieważne. Telefon, ale dobra. Przepraszam, ja nie mam dla ciebie teraz czasu. Będę miał później. Wan, o ja pier... Ale czy telefon chce, żebyś się na niego zładował, czy... Nie, nie, jest na ładnie, ma tam niecałe 90% baterii. Tylko cały czas jakieś powiadomienia mi przychodzą i... na mojej uwagi. A, bo jest północ, to teraz te wszystkie steamowe rzeczy się aktualizują i tak a, dalej. Wszystkie jakieś pierdoły, tak, cały czas ten. Możesz kupić po prostu siuśki, siotki, juśki w 50% przecenie. Okazja! Ja mogę przejść po linie? Nie, nie mogę. Mogę się zranić, spadając z dachu. Pogoda tak też można. Ale tu nic nie ma na pocieszenie. Pocieszyłeś mnie. Liczyłem chociaż na jakiś grymu. O! Słyszę szczura, którego nie lubię. Wiem, że strzeliłem jakiegoś. A, znowu ty? A, mikstura do cienia. O, wow. Bije. Assassin gdzieś tu jest. Assassino?
Czekać ich! Bez cebulki! Flagomiot. Ja tu chodzę i otwieram skrzynki, może coś w nich znajdę, ale na razie nic. Nie przeszkadzajcie sobie. Cóż, nie jest to mój typ postaci. To stara dla ciebie? Nie, raczej nie lubię grać tego takim range'em. Serio? O, cześć. Gebhardtstrasse. Jesteśmy w Austrii. Swoją drogą w tym. W zadaniach mam, że muszę jeszcze 3 księgi przynieść, także fajnie by było zebrać w tym tygodniu. W tym tygodniu? Tak, 3 księgi, no. Tym bardziej, że to wygląda wszystko jak miejsca, w których coś może leżeć. No wiem! No właśnie wiem. Problem polega na tym, że nic tu nie ma. O, tu mam ten. Masz? Obrazek. A, assassino. Jest. Jest tu na tym. Co za... Nie. Dobra. Trafiłem. Oho. I nie, tu nic nie ma. Jak się bawicie? Nie wiem, kogo pytasz. Na ciebie i boty, ale boty mi nie odpowiedzą, więc ciebie. Ja bez ogródek odpowiem tą postacią, no średnio. Znikające skaveny. Szczurogr jeszcze lepiej. Asasyn, szczurogr, dawajcie. To asasyna już zabiłem. Tak samo zabiłem już tego, jak mu tam. Danera. Ratlingana, czy jak to się ładnie nazywa. Au, 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 au. Ty, gościu, gościu, duży. Poderson. Ja tam szczurze.
Szana Ewa podniósł kość łuku. Jej. Mamy to, mamy to. Zastanawiam mnie, jak działają magiczne eliksiry. Na pewno nie tak, jak myślisz, że ci się wydaje. A skąd ty wiesz, że ja myślę, jak mi się wydaje? Myślę, że myślisz. Dobra, ale skąd wiesz, że mi się, że myślę, jak że jakoś myślisz? Mi się wydaje? Nie wiem, wydaje mi się, że... Nie wiem, dlatego właśnie się pytam. A więc jednak. Polecam sprawdzić, bo ogólnie ich efekty są bardzo pożądane. Nie, mi nie chodzi o to, że jak działają na zasadzie... nie wiem, że eliksir szybkości jak działa w tej grze. Mi chodzi ogólnie, jakim cudem eliksir, który ma leczyć rany, leczy te rany. A to w Harrym Potterze przecież pokazali, przyspiesza regenerację organizmu do stopnia absurdalnego. Tylko że mamy w swoim ciele... Znaczy może inaczej, tylko że komórki, które mamy, mogą się podzielić tylko ograniczoną ilość razy w ciągu całego życia, więc jeżeli przyspieszamy regenerację, to efektywnie skracamy nasze życie, no. Gdzieś swoją drogą czytałem, albo to było w jakimś filmie głupim, to jest akurat bardziej możliwe. No. Że to, że nasze komórki mogą zrobić coś tylko określoną ilość razy, to jest wynik błędu genetycznego. Może to... To było w filmie w ogóle z... Tak, to nie było, że czytałem. Aczkolwiek to ponoć było oparte o jakąś teorię naukową, jeżeli dobrze pamiętam scenariusz filmu. Grała tamta, jak się ta dzida nazywała? Taka labadziara znana, ona grała Czarną Wdowę też. Scarlett Johansson? Tak. Nie mów mi, że mówisz o Lucy. No? A co by było, gdybyśmy używali więcej niż 10% swojego mózgu? Używamy, do jasnej cholery. Niektórzy nie. Znaczy ja wiem, że niektórzy mają mózgi po to, żeby się nie wypierdzielać na ulicy, ale no... Generalnie wiesz, no zakładam, że jednak większość z nas ma po to, żeby myśleć. Znikomy procent. To jest ten. Dziękuję. No a dlaczego mówisz, żebym nie mówił, że chodzi mi o Lucy? No bo ten film to jest poparty żadnymi naukowymi teoriami, tylko po prostu... Znaczy, może inaczej, starymi już obalonymi naukowymi teoriami. No. Okej. Okay. To jest na tej zasadzie, że właśnie tam jest powiedziane, że co by było, gdybyśmy używali 100% swojego mózgu. To jest nieprawda, to jest mit, że my używamy tylko 10% potencjału swojego mózgu. Tak, to jest bardzo głupi mit swoją drogą, bo wystarczy popatrzeć na skanę aktywności mózgu w trakcie czegokolwiek. No właśnie, dlatego widzisz, no. Uhu. Trzeba spuścić dzwon, Siwo. Uderz w puchara. Idę co? Uderzyć w puchara trzeba. Okej. Ła. No tak, nie grałem tej misji też wcześniej. Okay.
Już? O, słyszałem pszczurogra. O, oto i on. Okej. Czas zażyć eliksir szybkości. Popierdzieluć! O, kończ. Jakiś medalion, który sprawia, że czy tam im amulet, czy inne coś, to sprawia, że zadaje, znaczy, że jak wezmę, wypiję eliksir, no, to on działa o 50% krócej, ale w zamian wszystkie efekty naraz daje. Nice. A jakbym miał jeszcze mocniejszą broń, to może bym nawet był w stanie złożyć takiego szczurogra na szybko. Zaraz, gdzie wy jesteście? Jak wy tam zeszliście? Przez kryptę, z której wyskoczył szczurogr. Bardzo świeci się na zielono wejście. Ja jestem ślepy chyba. A, tędy, dobra, idę. O! Dziękuję. Biegnę! Biegnę! Co to było? O, to ten dzwon. Nie, książka. Daleko poleciał, nie ma co. Nie wiem, jak on tutaj trafił, ale niech będzie. Ważne, że skrypeni już nie mają jak za bardzo używać pomocy w tym mieście. Jest i on, most cieni. Dotarliśmy. Tu. Nie wiem, co mi chodzi. Co? Ej! Skończyliśmy misję. I nawet wyższego poziomu nie dostaniemy, serio? Tego zebraliśmy jeszcze mniej rzeczy niż w poprzedniej misji. O rany. No to nie jest twoja postać, bez kitu. Czekaj, bo mi Selenium jeszcze cały czas nalicza rzeczy. Okej. Okay. Ja już klikam, żeby wrócić do twierdzy, bo... No, faktycznie, jestem najgorszy ze wszystkich i w ogóle. No, nawet boty są od ciebie lepsze. To jak w życiu. Puszczmy łupy. Koniec. Stałem biały przedmiot, zielony i niebieski. Miecz, łuk i niebieski to jest... Czyjnik. Taki sobie. Dobra. No cóż, to w takim wypadku to tyle w tym odcinku. Także dzięki wam bardzo za oglądanie. Tobie Tomku po raz kolejny, chciałem powiedzieć po raz ponowny. Tak, nie umiem się zdecydować, co chcę powiedzieć. Po raz kolejny dzięki również za granie i nagrywanie razem ze mną.
To ja dziękuję. Jak mówiłem, zawsze to jest dla mnie przyjemność. I w takim wypadku zapraszamy was na kolejny odcinek z naszej strony. Tym razem już to wszystko. Trzymajcie się i na razie. A oni zawsze muszą zacząć gadać, no. Zawsze.